Laudator Jezus Chrystus. In secula seculorum. Amen. Arcybiskup Ryś ogłosił, że w jego archidiecezji będą od początku 2023 roku jako szafarki Najświętszego Sakramentu kobiety świeckie. Jest to pierwszy taki wypadek w Polsce. W wywiadzie dla Gościa Niedzielnego powiedział, że nie ma żadnych uzasadnień ku temu, by kobieta nie pełniła tych posług poza kulturowymi. Arcybiskup Ryś jest arcybiskupem w archidiecezji łódzkiej. Proszę Waszą Ekscelencję o komentarz do tego. Ja byłem w 2005 roku na synodzie biskupów po Eucharystii i tam już niektóre takie prowokatorzy na tych szczególnie circoli minori, na tych grupkach takich małych, gdzie były dyskusje, co my tam myślimy na różne pytania, które nam przez Watykan byli postawieni na różne sprawy w kościele. Niektórzy prowokatorzy takie zajmujący wysokie miejsca w kościele próbowali prowokować nas na tych grupach mniejszych do tego, żeby wprowadzić do kościoła wypróbowanych mężczyzn, którzy mają jedną żonę, ażeby oni stali kaplanami. Jak jeden ten mądry, ten prowokator właśnie wypowiedział się o tym, no wszystkie ludzie na świecie wiedzą, że jakby hierarchie kościelne tam i księża mają kobiety, jakby stracili autorytet, a te wypróbowane mężczyzny w małżeństwie swoim, jeden mąż, jedna żona, ktoż to może sprawdzić, powiedzmy, w nocy my spimy, a diabeł zawsze działa i na małżeństwo, nie tylko na zepsutych księży, nie? Dalej takie prowokatorskie mowy były. On był arcybiskupem wtedy bardzo takim słynnym teologiem takim po dzisiejszy dzień. Chyba jeszcze nie kardynał, jednak pretenduje na to, bardzo wiele siły postawił na to. Nie będę mówił jego nazwiska, nawet nie warto dawać jemu propagandę. Wtedy jeden kardynał, mogę powiedzieć jaki kardynał, Józef Tomko, który już zmarł. On powiedział, dość wystarczy nam kusić papieża. Nie będziemy tego tematu podejmować na naszym zebraniu, na naszym tym grupce tych biskupów z różnych krajów tam byli. Tam byli dwa biskupy z Polski. Ja byłem między nimi. Był jeszcze ze mną, jeszcze on nie był biskupem, Schneider był. Atanazij Schneider, to dziś jest biskupem pomocniczym w Astanie, który był moim pomocniczym w Karagandzie. I wtedy my podchodzili do tego prowokatora, mówili, ty tutaj nie prowokuj tego wszystkiego. A on taki był cynik, taki, a co ja tutaj bardzo wielki pan. No oczywiście na następnych synodach w Watykanie, on tam już grał czołowe role, siedział nawet w tym prezydium. I ta wszystka agenda, jego światowa agenda poszła, jak to się mówi, wzięła górę, bo znalazła oparcie i wsparcie w Bergoglio, który, jak to się mówi, też jest przesiąknięty tym wszystkim duchem. Ale sprawa o tych mężczyznach wypróbowanych jakby gdzieś troszeczkę zanikła. Zrozumieli, że to może za dużo tak, żeby zrobić już kaplanów żonatych mężczyzn. Troszkę to za dużo, bo trzeba żony pytać, czy wolno, czy nie wolno, tam potem gdzieś musi być przywiązany do jakiejś parafii i tak dalej. No przecież mamy takich żonatych w grekokatolickim kościele, w prawosławnych kościołach, mamy takich żonatych w tych protestanckich kościołach i widzimy, że to nie zdaje egzaminu. Te ludzie niezdolne na jakieś misje, oni ciągle uziemnieni, albo przez żonę, albo przez dzieci, które mają, albo te dzieci mają tam jeden, dwa i więcej psów, kotów i prosiaczków, jeżeli w wiosce pracuje. Czy te kobiety jeżdżą, powiedzmy, gdzieś do Indii, czy nie wiadomo do kogo znam, takich prosto dlatego mówię, żeby kupić jakieś tam tanie rzeczy, tutaj sprzedawać inaczej, takie no prosto spekulacja, taka nic więcej. To nie jest dobre świadectwo o takich kapłańskim życiu.
I dlatego patrząc na to wszystko, co jest, co się dzieje, i że biskup, arcybiskup Ryś się odważył tam, powiedzmy, odpowiedział w takim wyroście takim, w geometrycznej progresji, tak, nie w arytmetycznej, powiedzmy, biskup, arcybiskup Gądecki tylko odważył się na mężczyzn i na zakonnicy, jako kobiety jeszcze tak zabrakło jemu, jak to się mówi, odwagi, może pójść na całego. Natomiast arcybiskup Ryś idzie na całego. On cieszy się, że kobiety będą, jak to się mówi, już zajmować się posługą z 23 roku. Oczywiście będzie na Ołówku w Watykanie, będzie na bardzo pięknym miejscu. Ja się nie wątpię w to, będzie na bardzo wysokim miejscu, jako ten, który wprowadza w życie wszystko, co jest najgorzej w Kościele zepsute. Tak jak Jan Paweł II, papież, Polak, nasza chluba i duma narodowa, jednak też był rzetelnym wykonawcą Soboru Watykańskiego II. Wiemy, że ten Sobor był taka powolna protestantyzacja Kościoła z roku na rok, z dziesięciolecia na dziesięciolecie. Teraz my mamy jej owoce, które jeszcze w 1962-1968 roku były jakby niewidoczne. Jeszcze te jablenia diabelska, z której diabeł, na której diabeł wisiał, jak wąż kusił Ewę, bo ona zobaczyła piękne jabłka. To jabłko jeszcze było takie niedorosłe, nie? Taki krzewek był niewielki, tak by nikt nie widział, jakie będą owoce. A teraz my żyjący widzimy te owoce. Nie ma czym się chwalić, że tam będą kobiety prosto, bo to nie będą ludzie, którzy mają powołanie od Boga, ażeby taką służbą się zajmować. U Jezusa Chrystusa nie było takiej agendy, że kobieta ma zająć takie miejsce w Kościele. Jeżeli jakiekolwiek byli posługi, to nie byli zupełnie innego rodzaju, nic wspólnego nie mające z liturgią. Dlatego chwalić się arcybiskupowi Rysiowi, to tutaj nie ma z czego. I to jest prosto zły przykład, który jest dany nawet samemu sobie. Nie myślę, że on na tyle jest w tym wszystkim, czy chce się podobać swoim przewodnikom, ale musi się przypodobać Chrystusowi. Jakby chciał się przypodobać Chrystusowi tak, jak Chrystus nauczał, to byłby na ostatnim miejscu pod Ołówkiem u tej agendy światowej w Kościele dzisiaj świętującym swoje szczęście, takie w nawiasach mówiąc, degradując Chrystusa na całego. I kiedy arcybiskup Ryś mówił o tym, że to znaczy w Kościele polskim było tak, że to kulturowo tam jakoś, no bo Polacy jakby tak troszeczkę, na Zachodzie to już dawno to jest zrobione, w Ameryce powiedzmy, tam siostrzyczka można wyjść, siostrzyczka zakonna mogła wyjść z klasztoru. I taki kocik, taki tłuszczok, taki przywiązany tak paskami takimi, ona jego wyprowadzała na to, żeby on tam poszedł, tak sobie fryzurka tak o tej siostrzyczki była taka prawie jak gdzieś tam u najlepszych salonach Paryżu. I perfumy były takie, jak to się mówi, odpowiednio do tego wszystkiego. Albo księża tam z wąsami, takie boyfriendy, takie, które, jak to się mówi, więcej do jakiegoś, do salonu, czym do konfesjonalu, czy gdzieś tam, jak to nie Jany w Janeje, to zupełnie inni ludzie. Dlatego nie ma czym się chwalić z tego wszystkiego, że kobiety zajmą, to tak samo będą to chlebne miejsce, to korytko przy kościele. No jak zabraknie ludzi tam, które będą chodzić do kościoła wierzących, to korytko się rozpadnie, to będą kłótnie ciągle, to będą, jak to się mówi, rywalizacja, to będą coraz więcej, jeden podsiada z drugiego, będą zabiegać o względy o biskupa, nie trzeba ukrywać, tak samo jest, powiedzmy, i u seminarzystów, które wyczuwają, powiedzmy, nie mają łaski Bożej, a oni wyczuwają, że tak jakiś swoim tam szarmem, takim ludzkim, takim podejściem, takim jakimś takim, gdzie mogą takie na biskupa wpłynąć, jak oni tak przybiegli, jak oni tam umieją liczyć pieniędzy, jak oni mogą to i to robić.
Ja kiedyś słyszałem w Watchak Lake, takie w Stanach Zjednoczonych seminaria, gdzie uciekali Polacy, tam się uczyli. Jeden ten rektor mówi tak. Byłem przy tym spotkaniu, on już dawno zmarł, ten biedny rektor Wilka. I kiedy słyszałem z jego ust, że on by nie dopuścił do święcenia tego, który się nie zna na marketingu kościelnym, ja u mnie czeluść szczęka odpadała, że ten księżujko nie rozumiał w ogóle, kogo on tam powinien uczyć. On o marketingu troszczył się w kościele. Dlatego ja się nie dziwię, że oni tam przy kościele pisali bingo na kościołach, tam na wieżach kościelnych bingo, grali w bingo. Albo kiedy było jakieś tam, powiedzmy, odpust na Matki Bożej Częstochowskiej, kiedy to robili redemptoryści, tam gdzieś Matka Boża Częstochowska amerykańska, to oni robili zabawę, plac zabaw. Tam więcej było na zabawę przychodzili ludzie, czym na modlitwę. Chociaż tam byli, niby pielgrzymka była, ale więcej zabawy, jedzonko piękne i tak dalej. Tak co arcybiskup Rys posunął się jeszcze dalej, czym arcybiskup Gondecki. Na pewno arcybiskup Gondecki nie będzie na pierwszym miejscu, tam powiedzmy w Watykanie. A arcybiskup Rys na pewno może być jako Polak, a może jeszcze tam jest taki kielecki biskup, który też w takim kierunku jedzie. Jeszcze inni takie wielkie misjonarze, którzy gdzieś stracili tego ducha. Oni przysiąkli się takim duchem, że wszystkim powierzali kościoły w Łacińskiej Ameryce, tylko sami nie nauczali. Bo im się wydawało, nam mało czasu, a wam nie ma gdzie się spieszyć, ojcowie. Wy powinni pogłębiać nauki, a Pan Bóg będzie dawał wzrost. Wy powinni posadzić dobre drzewo, a nie jakieś tam krzaki takie, które nic nie rodzą oprócz ciernie i octy. A dobre drzewo musi długo tam rosnąć, żeby dać prawdziwe owoce. A taki krzak on prędko rośnie, tam z jego figi się nie zbiera. Musicie o tym wiedzieć. A kiedy wy przyspieszycie zamiast Chrystusa tę agendę protestantyzacji Kościoła i wszystkiego, co tylko w świecie jest związane z zepsuciem, zrobicie podobieństwo, symbioz taki Kościoła i świata, światem rządzi diabeł, faktycznie rzucicie świętość pod nogi diabla, to komu potrzebna wasza posługa? Po co wy powołanie do takich wielkich czynności, które w ogóle zamiast Chrystusa zaczęli robić improwizację fałszywą. Fałszywą improwizację tego, co wam nie pozwolone. Idźcie, nauczajcie tego, co ja wam powiedziałem. Módlcie się, żeby byli powołania. A wy się nie modlicie na powołania. Kiedyś pamiętam, jak mówił niektóry starszy księża, w seminarii było po 200 kleryków. I byli takie ścigacze, prefekty, które ciągle donosili rektorowi, biskupowi, że ten się nie nadaje, ten się nie nadaje. Dziesiątkami wywalali nieraz najlepszych tych skromnych, pokornych, prawdziwych, powołanych do kapłaństwa, wyrzucali tylko dlatego, że oni są podobni, pobożni. Niedawno mnie mówił jeden, którego wyrzucili karmelitanie ze swojego klasztoru i motywacja jaka? Karmelitanie, które powinni być pobożni, które od Jana od Krzyża założenie, dziś akurat od Jana od Krzyża. Te karmelitanie, które nie pobożnością swoją i duchem kontemplacji ciągnąć resztę kościoła do wyżyn niebieskich, to oni powiedzieli temu chłopakowi, ty za pobożny. I po roku jego wywalili od karmelitów, on się nie nadaje. On się nie nadaje, bo on jest lepszy, czym oni. Oni już dawno zepsuli swojego ducha karmelitańskiego i stali się taki, sól zwyczala na podeptanie ludzi. Ona się nie nadaje do tego, żeby konserwować. Dlatego arcybiskupie Rysiu, jesteś troszkę jeszcze młody, jeszcze podskakujesz tak fajno, jeszcze chcesz przypodobać się światu. Dalej pamiętaj, że kiedyś to wszystko się skończy. Kiedyś trzeba będzie zdawać rachunek przed Panem Bogiem. Ty nie możesz taki wykształcony w Biblii, tak wszystko o Pismie Świętym tak dużo wiesz, znasz i żeby ty go interpretował według swoich jakiś zachcianek. Nie możesz tego robić, bo jednak Chrystus mówił inne rzeczy i ty dobrze o tym wiesz.
Jeżeli ty tego nie wiesz, tak, to wtedy postępujesz jak ten arcybiskup, który mnie mówił, że on jest biblistą, a on mnie mówił do oczu moich, patrząc mnie w oczy, że dzisiaj nikt nie ma arcybiskupie monopolii na prawdę. A on mówi o sobie, ja biblistą jestem. Jeżeli takie biblisty są, wycierali spodnie na uczelniach gdzieś w Jerozolimie i tak dalej, doszli do wniosku na emeryturze swojej, że już nie swój wiek, a cudzy wiek, i zrozumieli, że nikt nie ma monopolii na prawdę, jaka frustracja tych biednych biskupów. Arcybiskupie Rysiu, mówię tobie jak współbrat biskupstwie, który jesteś wyklęty, jestem wyklęty przez was wszystkich tutaj w Polsce biskupów, może pochopnie postąpili tak, żeby przyjawić taką solidarność biskupią, po co nam potrzebny, przecież to tam z dalekiego Kazachstanu, coś tam, nas to nie boli. Ale to może boli z tego, który każdego z nas wybrał do posługi prawdziwej, twardej, mocnej, twarz jak glas, ażeby bronić Chrystusa, a nie bronić swego miejsca pierwszego czy drugiego na liście takich samych, które zapisują swoje imiona w piekle, a nie w niebie. To jeszcze gorsze zepsucia u arcybiskupa Rysia i tam, jak Kielecki przypomniałem, i inni biskupi, którzy odważają się w takie agendy wchodzić, a oni będą bać się jeden drugiego, żeby potem wierni albo niewierni, albo gazetki, które tu w Polsce ciągle podpuszczają biskupów, że oni nie idą tak, jak ten nie zrobią. I będą brać przykład jeden z drugiego, a nie z Chrystusa Jezusa. A tylko się liczy, ja jestem prawdą, drogą i życiem, mój Chrystus, i kto chce iść za mną, niech nasleduje mnie na co dzień krzyż biorąc, a nie prosto piękne imiona i zabawy w kościelnym mszy święty, w ekumenizm fałszywy, który nic nie daje nikomu. Nawet ten Żyd, niby Żyd, który Polak stał się Żydem w Łodzi, mówi, że to tak, żadnego ekumenizmu nie może być. Nawet Chorostowski, który mówi, że on wie więcej katolików, którzy stali Żydami, czym katolików, którzy nawrócili jakiegokolwiek Żyda. To jest po prostu taki nonsens nikomu niepotrzebny. Oni uporczywie trwają w swoim zepsuciu, a ty podajesz się najmocniejsze skarby w 100% pięknej, pięknego ziarna nauki czystej, chrystusowej na zepsucie, przeprawiając ją plewą. No, słono odpowiecie za wasze postępowania. Nie straszę was, ale mówię wam, jak jeden z was, który nie chce być z wami takimi, jakimi wy jest. Jak wy będziecie Chrystusa, to ja pierwszy z wami. A jak wy bez Chrystusa robicie wszystko, co robicie, to ja nie mogę być z wami. Dlatego mówię wam i napominam, z miłością napominam, nie pcham się na wasze pierwsze miejsce tam, na wysokie stanowiska, na pewno będziecie jeszcze na wyższych stanowiskach, ale stamtąd się pada bardzo, bardzo, bardzo bolesne. Nie życzę wam tego. Bierzcie się, używajcie rozumu i zmuszajcie wolę pójść za Chrystusem. Módlcie się w ogrójcu waszego życia i przyjmijcie naukę Chrystusa taką, jaka była Jego, a nie taką, jaką daje was świat, zepsuty przez diabla. Amen. Dziękuję, Wasze Ekscelencje, za słowo. Amen, dico vobis, Ekscelencje. Nawracajcie się, póki ja wam jeszcze mówię. Zabraknie mojego głosu, będzie wam koniec.